więc ja wychodząc z założenia, że programy polonijne realizowane przez państwo polskie po 90 roku, w ocenie większości Polonii, z którą się stykam, nie spełniają naszych oczekiwań i nie przynoszą należytych rezultatów. A jak wiadomo, od 90 roku różne były próby różnych programów państwowych, ja je nazywam państwowe, i no, pozycja Polonii cały czas słabnie, Polonia jest podzielona, Polonia nie odgrywa istotnej roli w państwach zamieszkania, przynajmniej w tych krajach zachodnich jak Kanada, a Stany Zjednoczone, chyba nawet Wielka Brytania, nieproporcjonalnie słabą pozycję polityczną odgrywa w stosunku do swojej liczby, więc coś jest nie tak. Oczywiście odpowiedź może być taka, że no, to są naturalne procesy globalistyczne, które przyspieszają wynaradawianie się środowisk polonijnych. Oczywiście można to tak usprawiedliwić, ale ja spróbowałam znaleźć odpowiedź, dlaczego mimo tego, że państwo polskie wydaje dużo pieniędzy na programy polonijne, to Polonia się wynaradawia i powiedzmy sobie i słabnie. Więc tutaj państwo macie, może proszę pierwszy, zrobiłam taki przegląd historyczny tych programów polonijnych, żebyśmy może spojrzeli w przeszłość i zastanowili się, jak to było przedtem robione i co, jakie wnioski dla nas wynikają dla nas z tego doświadczenia. A więc Światpol, powołany w 1924 roku. Tak, pierwsza, można powiedzieć, inicjatywa niepodległej Polski koncentrowała się bardzo właśnie interesujące, że była skierowana na to, aby Polonia popierała politykę państwa polskiego, żeby właśnie wzmacniała przekaz rządu polskiego. Czyli można powiedzieć, że była to polityka ukierunkowana na wzmacnianie dyplomacji polskiej za granicą. Potem oczywiście okres wojny i lata 44-55, okres stalinowski. I to jest okres, w którym polityka, zarówno władze w kraju, jak i polityka rządu polskiego była dostosowana do polityki Związku Radzieckiego. I również polityka polonijna była wyrazem polityki międzynarodowej Związku Radzieckiego i temu celowi służyła. Dlatego też była ukierunkowana na zwalczanie patriotycznych środowisk polskich. To są lata do 55 roku. Następnie mamy 56, lekka odwilż. I tutaj zostaje powołana organizacja polonijna, Towarzystwo Polonijne tutaj w kraju, którego celem jest no, jak gdyby poprawa stosunków z Polonią i poprawa relacji z diasporą polską na świecie, ale jednocześnie w momencie, kiedy władze komunistyczne powołują tą organizację do współpracy z szeroko rozumianymi masami polonijnymi, jednocześnie wydany jest dekret, który zdecydowanie zmierza do niszczenia i rozbijania środowisk patriotycznych, dyskredytowania patriotycznych liderów i po prostu niszczenia środowisk patriotycznych, polonijnych patriotycznych za granicą. Także lata 55-90 to jest taka podwójna gra. Jedna, powiedzmy sobie, na poziomie formalnym mamy stowarzyszenie, które buduje przyjaźń z Polonią na całym świecie, natomiast faktyczne procesy realizacji polityki państwa są realizowane przez placówki dyplomatyczne, właśnie agentów, którzy działają w środowiskach polonijnych na niszczenie głosu patriotycznej Polonii na rzecz niepodległości Polski. I tutaj dochodzimy teraz do okresu lata 90. Pierwsza inicjatywa, przekształcenie tego właśnie Towarzystwa Współpracy z Polonią w znaną nam wszystkim Wspólnotę Polską. I tutaj jest inicjatywa profesora Stelmachowskiego, który właśnie powołując Wspólnotę Polską, jednocześnie proponuje bardzo szeroki i można powiedzieć
pozytywny program dla Polonii. A więc oczywiście wspieranie oświaty, wspieranie kultury, współpracy z Polonią na różnych poziomach. Profesor Stelmachowski z ramienia Senatu rzeczywiście zaproponował bardzo szeroką i dobrą i pozytywną formułę współpracy z Polonią. Można następny? Więc na podstawie tych czterech modeli takich ogólnych można tak ogólnie zauważyć dwa modele. Jeden model to jest model rządowy, gdzie Polonia, współpraca z Polonią jest realizowana poprzez przede wszystkim rząd, ambasady, konsulaty i placówki dyplomatyczne, czyli i to jest ten właśnie model wspierania dyplomacji obecnego danego państwa rządu polskiego. A drugi model to ja bym powiedziała taki bardziej samorządowy, który zresztą w tej chwili, z którym w tej chwili mamy do czynienia, czyli realizowany przez Senat i organizacje pozarządowe. To tak w wielkim skrócie. I oczywiście mogą być różne kombinacje i różne mieszane formy tych zasadniczych dwóch modeli. I tutaj właśnie chciałabym przejść już do okresu rządów PSL, PO-PSL i ich formy realizacji programu polonijnego. Jak wiecie Państwo, fundusze polonijne przeszły z kompetencji Senatu. Zresztą mamy tutaj przedstawicieli właśnie Biura Polonijnego Senatu. Bardzo się cieszę, bo chciałabym tą dyskusję kontynuować. I okej, bardzo dobrze, bo będę lepiej widziała swoje notatki. W każdym razie ten program, który realizował rząd PO-PSL, można nazwać programem rządowym. Środki polonijne przeszły do MSZ-u i tutaj właśnie mamy cele strategii polonijnej na lata 2012-2016. I tutaj widzimy zdecydowanie ukierunkowanie programów polonijnych na realizację konkretnej polityki rządu w danym momencie. Może poproszę o następny. I co jest właśnie ciekawe, że jeżeli popatrzymy na założenia programowe rządu PO-PSL, jest to bardzo dobry program polonijny, czyli te cele polonijne, podobnie jak program profesora Stelmachowskiego zaproponowany w 90 roku, tutaj jeżeli popatrzymy na cele współpracy z Polonią, one również są bardzo piękne, wzniosłe i właściwe. Właściwie w każdym z tych programów możemy znaleźć wspieranie oświaty, edukacji, kultury, dziedzictwa narodowego, tożsamości narodowej, rozwijanie współpracy i kontaktów z Polonią. Są to cele, z którymi wszyscy się zgadzamy, które są celami, można powiedzieć, no, takimi uniwersalnymi. Następny, proszę. Niemniej jednak cały czas borykamy się z wielkimi problemami, dlatego że niestety wiemy, że te programy polonijne, weźmy na przykład klasyczny problem, z jakim ja się osobiście spotkałam. Program rządu polskiego czy państwa polskiego wspiera edukację polonijną i powiedzmy sobie w stanie Ohio, w Stanach Zjednoczonych mamy szkołę polonijną, prowadzoną przez osoby, które no, uważają pana generała Jaruzelskiego za bohatera, a no, uważają stan wojenny za błogosławieństwo, uważają pana Lecha Wałęsę za niepodważalnego bohatera Polski. Więc to jest i to są programy wspierane przez program polonijny. Więc tutaj widzimy, że mamy zderzenie tej koncepcji wspierania edukacji polonijnej i zderzenia jakości tej edukacji polonijnej, prawda? Mamy na przykład studia katedry polskie, wymiany naukowe w programach, gdzie bądź żołnierze wyklęci są traktowani jako bandyci, bądź powiedzmy sobie no, reżim Jaruzelskiego jest gloryfikowany, prawda? Nie służy to naszej polskiej racji stanu, nie wzmacnia to Polonii, wręcz przeciwnie, osłabia naszą świadomość i poczucie tożsamości narodowej. To są tylko takie przykłady. Weźmy teraz chociażby film Ida, który Polonia entuzjastycznie
przyjęła, prawda? No powierzchownie jest to niezwykle atrakcyjny symbol polskiej kultury, który otrzymał Oscara, ale niestety on bardzo osłabia poczucie polskiej tożsamości, jak również pewności siebie wśród młodzieży polonijnej, ponieważ pozostawia wiele elementów, wiele istotnych wątków niewyjaśnionych do własnej interpretacji i ta interpretacja na ogół jest na naszą niekorzyść i na naszą szkodę. To są właśnie przykłady problemów, mimo że cele są dobre, to sposób realizacji jest wręcz szkodliwy. Może następne, proszę. Więc tutaj jest oczywiście wszyscy znamy te właśnie nasze bolączki, że programy polonijne, no klasyczny problem programów polonijnych po 90 roku, no nie zdały one egzaminu w stosunku do Polonii na wschodzie, wszyscy o tym wiemy. Natomiast przyspieszały, to znaczy nie zahamowały procesu wynaradawiania się Polonii na zachodzie, nie sprzeciwiały, nie pomagały kreowaniu dobrego wizerunku Polski. To jest ogromny problem, z którym się borykamy w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie. To są tylko przykłady, my je znamy. Krótko mówiąc, można to podsumować, że te programy polonijne to są przykłady, nie zdały egzaminu. Następny, proszę. A więc jedyne pytanie jest, jak oceniać skuteczność tych programów. I ja właśnie patrzyłam, jak to zostało zaplanowane w tym programie polonijnym rządu PO-PSL. No i ich weryfikacją i mechanizmem weryfikacji w ich rozumieniu to było gromadzenie sprawozdań z realizacji tych programów. Czyli w zasadzie to się sprowadzało do kompletowania raportów z wykonanych zadań. Następne, proszę. A więc tutaj mamy obecnie, jak Państwo wiecie, już w 2015 środki polonijne przeszły z MSZ-u, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do Senatu. I tam właśnie Komisja do Spraw Polonii niejako nadzoruje obecnie ten program. Niestety za rok 2016 środki polonijne zostały wydatkowane zgodnie z programem MSZ-u, a więc według starego klucza. Teraz do końca listopada 2016 można składać wnioski na programy polonijne już według nowej formuły, którą przejął obecnie Senat. I tutaj właśnie Senat przyjął uchwałę prezydium, w której wyznaczył sobie tak zwane kierunki działania, czyli znowu priorytetowe cele współpracy z Polonią. I tutaj widzimy również oczywiście edukacja, oświata, kultura. Tutaj takie nowe elementy to jest nacisk na media polonijne, jak również nacisk na wsparcie infrastruktury ważnych placówek polonijnych, ważnych dla dziedzictwa kulturowego. Więc tutaj mamy w zasadzie 6 czy 7 takich głównych celów. To jest podobne do tego programu, który zaoferował rząd PO-PSL. Tam było też 6 czy 7 celów. One troszeczkę się różnią, ale w zasadniczych punktach w zasadzie są takie same. Następny, proszę. I tutaj właśnie mam porównanie, takie zrobiłam porównanie programu profesora Stelmachowskiego z roku 90. Porównanie celów właśnie współpracy z Polonią rządu PO-PSL i celów współpracy z Polonią obecnego programu senackiego, który właśnie rozpoczyna się w tym roku. Także jak widzicie Państwo, te programy i te cele są wszystkie są wzniosłe, doniosłe i każdy zasługuje na poparcie. Tak więc problem nie leży w wyznaczaniu sobie priorytetów, według mnie. Następny, proszę. I w czym leży problem? No właśnie, w czym leży problem? Problem leży przede wszystkim w realizacji tych programów. I tutaj oczywiście to jest dla nas najważniejsze pytanie. Ja próbuję tutaj dać odpowiedź, w czym leży problem, ale mam nadzieję, że Państwo również zaangażujecie się w ten proces analizy, w czym leży problem. Dlaczego pieniądze, które wydajemy, nie przynoszą takich rezultatów, jakie byśmy chcieli. I tutaj jeden z takich oczywistych argumentów w moim przekonaniu jest
brak wizji, do czego te programy służą, jakie mają cele osiągać, co mają osiągnąć te programy, brak wizji. Następnie brak celów twardych, to ja do tego jeszcze za chwileczkę wrócę. I to się naprawdę sprowadza do weryfikacji jakości tych programów. Czy te programy promują polskość, czy są antypolskie? No taka podstawowa w ogóle sprawa, prawda? Tylko że bardzo trudno jest stworzyć mechanizmy, które by to w jakiś wymierny sposób weryfikowały. Następnie mamy również ten problem braku właśnie weryfikacji, jak również właśnie też problemy implementacji, czyli sposobu wdrażania. Następne proszę. I więc ja tutaj przymierzyłam się do takiej właśnie analizy, czemu te programy powinny służyć. I tam ta pierwsza wersja u góry, no to są takie programy oczywiste. Edukacja, oświata, kultura i w tym to często się nazywa opieka nad Polonią. I właśnie dużo często w Senacie używa się tego terminu opieka nad Polonią. W tym również w to wchodzą opieka konsularna, paszportowa i tak dalej, czyli takie absolutnie standardowe działania, takie najbardziej tradycyjne. I moim zdaniem to, czego brakuje, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to jest po pierwsze odtworzenie patriotycznych elit polonijnych, dlatego że w tej chwili na Zachodzie, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, elity polonijne nie są patriotyczne. Większość, powiedziałabym 90% tak zwanych elit, czyli osób, które odgrywają istotną pozycję, mają pozycję w Stanach Zjednoczonych, to są elity, które nie są patriotyczne, niestety. Więc pytanie jest, co zrobić, żeby właśnie wspierać i starać się odbudować patriotyczne elity, tak jak mieliśmy to w czasie wielkiej emigracji, tak jak mieliśmy to po okresie II wojny światowej. To byli wspaniali ludzie, wspaniali patrioci i było ich dużo i mieli mocne pozycje w swoich środowiskach. Dzisiaj mamy ich bardzo mało i szczególnie takich, którzy by się liczyli zarówno w środowiskach polonijnych, jak i w środowiskach amerykańskich. No i wreszcie ten najważniejszy punkt, który ja bym chciała nazwać budowaniem polskiej tożsamości. To jest właśnie jak gdyby zasadniczy i najtrudniejszy element programu polonijnego. Żeby Polonia świadomie i skutecznie działała na rzecz kraju. Czyli właśnie ta misja, która była realizowana przez świat Pol w okresie międzywojennym, żeby wspierała patriotyczny kierunek i niepodległość Polski. I tutaj należałoby pomyśleć o wzmocnieniu znaczenia i pozycji Polski na świecie przy współpracy z Polonią. Żeby Polonia nie bała się opowiadać w obronie polskiej racji stanu, bo my na dzień dzisiejszy to jesteśmy bardzo nieśmiali w tym temacie, żebyśmy byli skłonni, żebyśmy byli w stanie budować, ja to nazywam tak zwaną miękką siłę polityczną za granicą. To często się nazywa soft power. A następne proszę. I tutaj właśnie chciałam przejść do tego, jak ja to widzę. Oczywiście to jest takie moje spojrzenie, ale ja to poddaję pod dyskusję Państwa, że generalnie programy polonijne koncentrują się na budowaniu tak zwanej miękkich celów. Miękkie cele to są takie cele łatwe, lekkie i przyjemne, jak ja bym je to nazwała. A więc właśnie mamy szkoły polonijne, mamy przede wszystkim zespoły taneczne, mamy tradycje, obchodzimy nasze święta, chodzimy do naszych sklepów, prawda? To są takie cele, które nikomu w drogę nie wchodzą, zawsze będą, są i będą realizowane. Natomiast Polonia nie jest w stanie realizować celów twardych. I cele twarde to jest przede wszystkim budowanie polskiej świadomości wśród Polonii,
poczucia tożsamości, poczucia pewności siebie, jak również tworzenie świadomych Polaków za granicą, świadomych swojej wartości, świadomych swojej historii i będących w stanie stanąć w obronie Polski i polskiej racji stanu w środowiskach, w których żyją i mieszkają. Tak więc tutaj w tym zakresie uważam, że mamy największe problemy. Następny proszę. I tutaj właśnie chciałam dać Państwu przykład odnośnie tych twardych celów polonijnych, że obecnie właśnie odbywa się w Stanach Zjednoczonych konferencja polsko-niemiecka pod tytułem jak wspólnie opracować polsko-niemieckie podręczniki historii. I ta konferencja jest organizowana przez ambasadę polską w Waszyngtonie, ambasadę niemiecką w Waszyngtonie i Instytut Kultury Niemieckiej. I tam właśnie w zaproszeniu do tego programu było napisane, i to zresztą polska ambasada rozesłała, że Polska i Niemcy mają bardzo trudną wzajemną historię i muszą się odnieść do nazistowskiej przeszłości. Tak, więc wiecie Państwo, takie zawiadomienie zostało rozesłane do przedstawicieli Polonii jako zaproszenie na tą konferencję. Więc Polonia oczywiście momentalnie zareagowała na to zaproszenie, mówiąc zaraz, chwileczkę, czy to my mamy się odnosić do naszej nazistowskiej historii, czy może jednak Niemcy powinni się do swojej nazistowskiej przeszłości odnieść. Efekt był taki, że to zdanie zostało momentalnie usunięte z tego ogłoszenia, natomiast odpowiedź ambasady polskiej w Waszyngtonie właśnie od osób protestujących była taka, że już właśnie nie rozumiemy tak naprawdę, dlaczego Państwo się oburzacie. To jest sedno, proszę Państwa, to jest sedno, bo tu mamy przykład, gdzie Niemcy realizują twardą politykę, prawda? Twarde cele swojej polityki dyplomatycznej. Natomiast Polska nie tylko, że nie realizuje swoich własnych twardych celów polityki, ale nawet nie rozumie, co się dzieje. Okej? Płaci za niemiecką politykę. Następny poproszę. I teraz, proszę Państwa, pytanie jest, jak mamy się nauczyć realizować twarde cele polityki polonijnej. To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale musimy pamiętać, że jeżeli będziemy realizowali tylko miękkie cele, tak jak to do tej pory było realizowane, to Polonia pozostanie słaba. Tylko wtedy, kiedy nauczymy się realizować twarde cele polonijne, wówczas dopiero Polonia stanie na nogi i zacznie się liczyć. Dziękuję bardzo.